W pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset, apostoł Paweł podaje młodemu Tymoteuszowi bezpośredni powód, dla którego pisze do niego list, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Cóż za cudowne wyrażenie. Kościół Boga żywego, dom Boży, filar i podwalina prawdy. Żywy Bóg ma swój Kościół, który jest jego domem i miejscem jego mieszkania na ziemi. Naszym gorącym pragnieniem jest przyjrzenie się bliżej temu Kościołowi i zbadanie, jakie są Boże myśli i zamiary wobec niego. Smutną prawdą jest fakt, że we współczesnym nam świecie jest wiele pogmatwania i dezorganizacji i dezorientacji, natomiast stosunkowo niewiele zrozumienia tego, czym tak naprawdę jest Kościół. Dzień w dzień słyszymy nazwy różnych kościołów, ugrupowań chrześcijańskich oraz denominacji. Każdy szczery wierzący usiłuje dociec, który z nich jest tym właściwym, do którego powinien należeć albo się przyłączyć. Słowo Boże jest jedynym właściwym źródłem, do którego możemy się zwrócić, aby znaleźć odpowiedź. W Piśmie Świętym czytamy tylko o jednym kościele, trwającym, błogosławionym stanie jedności w każdym kraju i miejscu. W Biblii nie znajdujemy choćby najmniejszej wzmianki o nazwach denominacji lub o oficjalnym przyłączeniu członków. Przyłączaniu członków, jak słyszymy o tym dzisiaj z każdej strony. Ten właśnie Kościół i żaden inny jest Kościołem Boga żywego i jednocześnie jedynym Kościołem, jaki Bóg uznaje i do którego każdy prawdziwy wierzący Chrystusa, nabyty Jego własną drogocenną krwią, już został przyłączony przez Ducha Świętego, czemu będziemy mogli przyjrzeć się ze Słowa Bożego. Zwróćmy się zatem ku Pismu Świętemu, aby dowiedzieć się, co sam Bóg ma do powiedzenia na temat swojego Kościoła, Kościoła Boga żywego. Na samym początku dobrze byłoby zauważyć, że słowo, które mamy w naszej Biblii oddane wyrazem Kościół w języku polskim, funkcjonujące również pod nazwą zboru lub zgromadzenia Bożego, w oryginalnym przekazie greckim brzmi eklezja, a znaczy tyle, co zbiorowość wywołanych. Dokładniejszym przekładem tego pojęcia jest zatem słowo zgromadzenie. Ani to słowo, ani też jego hebrajski odpowiednik nie występuje w Starym Testamencie, co jest niezbitym dowodem na to, że Kościół w tamtych czasach nie istniał. Kościół nie istniał przed dniem Zielonych Świąt. W Starym Testamencie Bóg posiadał swój wybrany naród, lud izraelski, z którym nawiązał relację na zasadzie przymierza. Nie był on jednak kościołem, którego przywilejem jest o wiele głębsza, intymniejsza, bardziej zażyła i błogosławiona więź z Chrystusem niż ta, jaka łączyła Izrael z Bogiem. Naród izraelski jeden raz został nazwany w Nowym Testamencie zgromadzeniem na pustyni. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 38 werset. Tam w odosobnieniu nosił on charakter wywołanej z Egiptu zbiorowości, zgromadzenia ludzi, co nic nie ujmuje z faktu, że istnieje poważny kontrast pomiędzy nim a nowotestamentowym zgromadzeniem, prawdziwym kościołem. W Starym Testamencie znajdujemy wiele obrazów i zapowiedzi odnoszących się do kościoła, do których można zaliczyć na przykład żonę Józefa, żonę Mojżesza, czy namiot zgromadzenia, w którym mieszkał Bóg. Niemniej jednak Kościół jako zgromadzenie Boże nie istniał w czasach starotestamentowych. Jednakże w Bożym zamyśle Kościół istniał w jego odwiecznych planach. Od zawsze, jeszcze przed stworzeniem świata, był on tym tajemnym planem ukrytym od wieków Bogu, jak mówi nam list do Efezjan, 3 rozdział, 9 werset, oraz tajemnicą przez długie wieki milczeniem pokrytą,
ale teraz objawioną, jak mówi nam list do Rzymian, 16 rozdział od 25 do 26 wersetu. Słowo Kościół lub Eklezja występuje po raz pierwszy w Ewangelii według Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. W skierowanej do Piotra wypowiedzi samego Pana, Ty jesteś Piotr, czyli greckie Petrus, to znaczy kamyk, kamień, i na tej opoce, czyli greckie Petra, to znaczy skała, opoka, czyli sam Chrystus, o czym mówi nam m.in. pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 4 werset, oraz pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 8 werset, oraz pierwszy Koryntian, 3 rozdział, 11 werset. I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. W momencie, gdy Pan wypowiadał te słowa, Kościół był kwestią przyszłości. Jego budowa nie została jeszcze wtedy rozpoczęta, o czym świadczą słowa zbuduję Kościół mój albo chcę zbudować zgromadzenie moje, nie zaś zbudowałem czy też buduję. Oryginalny przekaz grecki wyraźnie wskazuje na przyszłą działalność, co do czego zgodni są wszyscy uczeni, lingwiści i tłumacze, mimo tego, że istnieją tacy, którzy nadal nauczają inaczej. Następne nawiązanie do Kościoła znajdujemy w Ewangelii według Mateusza 18, rozdział 17, werset, gdzie Pan Jezus Chrystus udziela pouczeń odnośnie do wykonywania karności w przypadku, kiedy brat zgrzeszy wobec brata. Również i tu mówi ewidentnie o przyszłych wydarzeniach, bo nie ulega wątpliwości, że gdyby taki przypadek zaistniał podczas jego obecności na ziemi, uczniowie nie rozstrzygaliby go sami, lecz przedłożyliby go bezpośrednio samemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie ma innych wersetów wymieniających zgromadzenie Kościół z nazwy aż do Dnia Zielonych Świąt, którego opis znajdujemy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział. Dzień Zielonych Świąt, dzień ten jest momentem narodzin zgromadzenia, narodzin Kościoła. Podczas swego życia na ziemi Pan Jezus Chrystus nie formował Kościoła, nie formował zgromadzenia, lecz przedstawiwszy się Izraelowi jako prawdziwy król i Mesjasz, zebrał wokół siebie resztkę prawdziwych wierzących i uczniów. W tym samym czasie przywódcy Izraela coraz bardziej manifestowali ich wrogość wobec osoby Pana Jezusa Chrystusa, wobec Jego osoby. Owi wierni wierzący, będący Jego pojedynczymi naśladowcami w czasie Jego krótkiego życia na tej ziemi, w Dzień Zielonych Świąt stali się zalążkiem Kościoła. W tym dniu zostali ochrzczeni w jedno ciało, Chrystusa, przez Ducha Świętego, który zstąpił z góry. W ten sposób połączeni zostali nierozerwalną więzią ze swym przebywającym w chwale wywyższonym Zbawicielem. Tak komunikuje nam m.in. pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Od tego momentu nie byli postrzegani już jako pojedynczy wierzący, lecz jako wspólnota, ciało Chrystusa oraz jako członkowie jedni drugich, złączeni ze sobą przez Ducha Bożego, który zamieszkał w każdym z nich osobno. Takim był początek zgromadzenia Bożego, Kościoła Boga Żywego. Właśnie tym jest prawdziwy Kościół, ciałem składającym się z wszystkich prawdziwych wierzących w Chrystusa, którzy ochrzczeni przez Ducha Świętego, Ducha Bożego, stanowią jedno niepodzielne ciało Chrystusa. Przez tego samego Ducha połączeni zostali ze swoim Panem i między sobą nawzajem. Nieco później rozważymy tę kwestię bardziej szczegółowo, mam nadzieję, i taki mam plan. Przedstawione dowody powinny wystarczyć, aby wykazać, że głoszone przez pewnych nauczycieli poglądy, jakoby Kościół miał sięgać czasów służby Jana Chrzciciela,
są pomyłką, są błędne i niezgodne z nauką Pisma Świętego. Oczywistym staje się zatem również fakt, że powszechny zwyczaj nazywania kościołami budynków używanych przez ludzi podczas nabożeństw i w innych religijnych celach wprowadza w błąd i nie znajduje swego poparcia w Biblii. Kościół nie jest materialną budowlą, lecz organizmem złożonym z żywych wierzących, kamieni żywych, które tworzą świątynię w Panu. Tak przecież komunikuje nam list do Efezjan, 2 rozdział 11 do 22 wersetu, od 19 przede wszystkim do 22. Zachęcam, żeby przeczytać te 3-4 wersety, a także 1 list Piotra, 2 rozdział 5 werset. Do tego także jeszcze wrócimy. Prawdą jest natomiast, że wierzący, którzy zgromadzają się lokalnie w danym miejscu, stanowią prawdziwy Kościół, prawdziwe zgromadzenie Boga żywego. Natomiast budynek, w którym się schodzą, jest niczym innym jak miejscem zgromadzania się. Czy to będzie dom prywatny, czy dom jakiś wynajęty, sala, lokal, kaplica, czy nawet formalnie desygnowany budynek zborowy, budynek kościelny. Dotychczas skupiliśmy się głównie na tym, czym prawdziwy Kościół nie jest. Przejdźmy teraz do pozytywnej strony naszego tematu i przyjrzyjmy się temu, co Pismo Święte przedstawia nam jako prawdziwy Kościół. Eklezja, wywołani. Powracając do znaczenia słowa eklezja, zauważamy, że Kościół Boga Żywego stanowi grono wywołanych ludzi, wywołanych z tego świata, tych, których sam Bóg wezwał Ewangelią do swej łaski, aby wyszli do Niego. Idąc za tym głosem, przyjęli Ewangelię i przedstawionego w niej Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, i odłączyli się od wrogo usposobionego wobec Niego świata. Słowo Boże wyraża się o nich jako o uświęconych w Chrystusie Jezusie. Tak komunikuje nam m.in. pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 2 werset. Co oznacza dosłownie zarezerwowani dla Chrystusa? Słowa wypowiedziane przez Jakuba w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 14 werset, doskonale harmonizują z powyższą prawdą. Mówi on: Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Tak, w tym fragmencie widzimy Kościół w jego prawdziwej istocie, jako lud wybrany dla jego imienia, wyjęty spośród narodów przez suwerenne działanie Ducha Świętego. Gdyby tylko Kościół miał przez cały czas tę wzniosłą prawdę na uwadze, z pewnością nie rozsiadłby się tak wygodnie, zadamawiając się w świecie. Nie stałby się światowym, usposobionym i usposobionym światowo, lecz trwałby w odłączeniu od świata i zachowywał swój niebiański charakter. Charakter ten jest mu przypisany i Kościół powinien mieć go jako społeczność składającą się z jednostek wywołanych ku odrzuconemu Chrystusowi, dziś przebywającemu w chwale. Jeśli zwrócimy się do Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, znajdziemy tam wierzących, którzy rzeczywiście, faktycznie stanowili odłączoną społeczność. Czytamy o 120 mężczyznach i kobietach zgromadzonych w górnej sali, w odosobnieniu od świata, bo świat ukrzyżował ich Zbawiciela. Widzimy ich trwających jednomyślnie w modlitwie. Wówczas Duch zstąpił z nieba, napełniając ich wszystkich tak, że zaczęli w obcych językach opowiadać cudowne dzieła Boże. Widzimy Piotra głoszącego Chrystusa niewierzącym rzeszom, wzywającego do pokuty tych ludzi, ich chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa,
Apostoł nawołuje, aby jego słuchacze ratowali się z tego przewrotnego pokolenia, opowiedziawszy się po stronie Chrystusa, zrywając tym samym więzy z narodem, który go odrzucił. Ci, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. W ten sposób owego dnia odłączona społeczność wierzących powiększyła się o kolejne 3000 dusz. Takim był chwalebny początek Kościoła Bożego, wywołanego zgromadzenia. Błąd dotyczący okresu początku Kościoła jest dosyć istotną rzeczą, którą trzeba koniecznie zaznaczyć jako niepożądaną w rozważaniu na temat tego, czym jest prawdziwy Kościół. Ponieważ istnieją dzisiaj tacy, którzy twierdzą, że istnienie prawdziwego Kościoła nie sięga wstecz do Dnia Zielonych Świąt, o którym mowa w Dziejach Apostolskich, lecz że jego narodziny powiązane są bezpośrednio z aresztem Pawła i jego pobytem w więzieniu, które oglądamy pod koniec Księgi Dziejów Apostolskich, odczuwam potrzebę dodania kilku słów w celu rozjaśnienia tej kwestii. Werset 47 drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich mówi jasno: a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Słowa te dostarczają nam niezbitego dowodu, że Kościół, skoro Pan przyłączał do niego kolejnych członków, musiał uprzednio zaistnieć. W tej scenie widzimy go jako wspólnotę już istniejącą, już egzystującą, budowaną przez samego Pana Jezusa, przyłączającego do niego dzień w dzień tych, którzy mieli być zbawieni. Niektórzy twierdzą, że wspomniany tu Kościół nie jest tym prawowitym Kościołem, który jest ciałem jego. Tak przecież mówi Efezjan, pierwszy rozdział, 22 do 23 wersetu. No i tutaj odpowiedź Słowa Bożego jest prosta. Nasz Pan Jezus Chrystus posiada tylko jeden Kościół i ten, który znajdujemy w Dziejach Apostolskich, jest dokładnie tym samym ciałem Chrystusa, o którym czytamy później w liście do Efezjan. Nie istnieje podział na Kościół złożony z Żydów oraz Kościół złożony z narodów. To jest po prostu niebywałe. I jeżeli tak ktoś uczy, to się myli. Jest to błąd ultradyspensacjonizmu. Kościół, zgodnie ze Słowem Bożym, Kościół, zgromadzenie, został utworzony w Dzień Zielonych Świąt z wierzących Żydów. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, po raz pierwszy, dodani zostali do niego nie Żydzi, czyli poganie. Obydwie grupy wierzących zostały pojednane z Bogiem przez krzyż Chrystusa i złączone w jedno ciało z dwojga, stając się jednym nowym człowiekiem, o czym poucza nas list do Efezjan, 2 rozdział 14 do 16 wersetu. Owszem, nie wszystkie powiązane z tym prawdy zostały od razu bezpośrednio objawione. Właściwie typowe prawdy o Kościele zostały wyjawione i wyłożone przez Pawła Apostoła, pozostającego zwłaszcza w służbie Kościoła, w listach napisanych podczas jego pobytu w więzieniu. Nie zmienia to faktu i nie ujmuje to nic z faktu, że Kościół istniał już wcześniej. Zapoczątkowane w Zielone Święta zgromadzenie, czyli Kościół, było niczym innym jak Kościołem Boga Żywego. Księga Dziejów Apostolskich jest dokładnym opisem okresu przejściowego z judaizmu do wolności i pełni błogosławieństw chrześcijaństwa. Żydowscy wierzący, przywiązani od zawsze, od wieków, do tradycji i rytuałów judaizmu, nie mogli być od razu przeniesieni do pełnego zrozumienia nauk dotyczących Kościoła, który był czymś zupełnie innym i nowym.
Tak więc owe cudowne i wzniosłe prawdy Kościoła były objawiane stopniowo, aż w końcu, podczas uwięzienia Pawła, zostały ostatecznie w pełni odsłonięte.